Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy lewacy zniszczą Amerykę taką, jaką znamy? No, raczej chyba nie wygląda. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, w zeszłym, no co jest, początek października. We wrześniu były badania Rasmussena, badania opinii publicznej. No i tam zrobiono takie badania domniemanego startowania Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich 2024. No, trzeba pamiętać, że za rok, za 14 miesięcy będą wybory międzyprezydenckie 2022-2024, są wybory prezydenckie. W 2022 będą decyzje podejmowane o reprezentantach. Reprezentanci są wybierani co 2 lata, jest ich 435. No także republikanów jest około 212, no reszta 220 jest, powiedzmy, demokratów, także mają większość. I Pelosi, czarownica Pelosi, jest przewodniczącą większości w Izbie Reprezentantów. Senat ma 50-50. I tam będą wybierani 1/3, bo na 50 stanów, w każdym stanie jest 2 senatorów, czyli co roku jest wybierane 1/3, bo kadencja jest 6-letnia, no to w ten sposób się dzieje. No i będzie po prostu sieczka w wyborach międzyprezydenckich, no ale opinia publiczna, badania pokazywały, że Trump, jeżeli by walczył przeciwko Bidenowi, no to by wygrał 10%. Jeżeli Biden nie dotrzyma albo się wycofa się i Kamala Harris by startowała jako prezydentka, no bo jest wiceprezydentką, no to wygrałby 15%. Także w zasadzie już spora część demokratów deklaruje się, że będzie chyba głosowała na Trumpa, bo zmieni swoją przynależność. No, badania opinii, takie domniemane startowanie, bo Trump jeszcze się nie wypowiadał, czy by startował, czy nie będzie startował, no ale to pokazuje, jak Ameryka jest wkurzona. Ameryka jest po prostu nieprawdopodobnie wkurzona. No i te badania opinii publicznej z takiej odległości, z takiego dystansu, z kalendarzowo dosyć odległego. Patrząc na całą tą pogodę polityczną, no to wszystko się zmienia. Pogoda polityczna zmienia się tak jak pogoda normalna i 3 lata, no to już cokolwiek trudno przewidzieć. No, Trump może, albo może nie będzie startował, Biden może nie będzie startował, Kamala Harris, no to przecież ona była ostatnia, ona odpadła w tych wczesnych decyzjach na temat prezydentury, on ją wziął po prostu dlatego, że no nie jest murzynką, ona jest, ma czarną skórę, z ojciec, matka hinduska, wychowana na Jamajce, także komunistka, kompletna komunistka, no ale wziął ją jako kobietę, jako kolorową, ale całe te badania opinii publicznej pokazują cały ten sentyment, całe to spojrzenie, całą tą atmosferę w amerykańskiej polityce. No, pokazuje te parę miesięcy Bidena, rządzenia Bidena, no to jest jedno wielkie pobojowisko. To jest jedno wielkie pobojowisko i pokazuje, jak kretyńskie jest liberalizm i lewactwo i ten niemożliwość zrozumienia świata. Te otwarta granica. No przecież to jest jeden wielki cyrk. To jest 1-1,5 miliona. No można zrozumieć, co oni kombinują. Oni kombinują, po prostu są 1-1,5 miliona ludzi, którzy będą na nich głosowali. Ta niefrasobliwość ekonomiczna, no rozdawanie 3-4-5 trylionów dolarów, no to jest 3 tryliony dolarów, no to jest 10 tysięcy na każdego
człowieka w Ameryce. 10 tysięcy. No to rozdać 3 tysiące, kiedy tylko połowa dorosłych pracuje, no to to jest 30-40 tysięcy w podatkach na każdego człowieka, który pracuje. Tak, także nie ma nawet pieniędzy. Naiwny ten lewacki idealizm, że wszystko można zrobić państwowo bez wolnego rynku. Niebezpieczeństwo zagłady całego systemu amerykańskiego jest bardzo blisko. No, do tego dołożyć jeszcze bieganie z tymi maseczkami i chęć bicia kijami wszystkich tych, którzy maseczek nie noszą. Rozkazy wszelakiego rodzaju poprzez ministerstwa, poprzez miasta i tak dalej, szkoły, kasowanie jakiejkolwiek linii oporu, jakiekolwiek inne zdanie jest po prostu kasowane, likwidowane i niszczone, bardzo często państwowy, kolektywizm komunistyczny, no przecież ten cały ten ogłupienie tego, co się teraz dzieje, no to po prostu jest nieprawdopodobne. Demokraci śpiewają po prostu jak banda papug. Oni w ogóle się nie zastanawiają, o czym mówią. Jeżeli oglądacie filmy Disneya, no to był taki film Fantazja, no to Mickey Mouse ukradła, zabrała ten magiczny kapelusz, no i później czegokolwiek nie dotknęła, to myszka Miki niszczyła. No i teraz Joe Biden, no to jest właśnie taką myszki Miki w fantazji, gdzie cokolwiek nie dołoży, no to jest Niagara zniszczeń, tam wszystko po prostu się rozsypuje, rozwala, nie ma sensu, nie ma rąk i nóg. Jeżeli tak człowiek się zastanawia, no jeżeli te badania będą przed wyborami i faktycznie by pokazywały dużą przewagę, że będzie wybierany, no to co się stanie z tym betonem republikańskim? No bo sporo tego betonu republikańskiego, tych zawodowych polityków, oni naprawdę widzą Trumpa, jakiegoś takiego oszołoma, którego nikt nie wybiera. Oni, republikanie, politycy republikańscy, po prostu oni nie reprezentują Amerykanów. Politycy amerykańscy nawet po stronie republikańskiej byli przeciwko Trumpowi. No sporo z nich, no dużo było za Trumpem i nie zwraca uwagi, że 80 milionów jednak go wybrało. Demokraci, no to już w ogóle inna sprawa. Cokolwiek by nie było dla republikanów, nie wiadomo, 10, 20, 30% przewagi by pokazywało, że powinni by go popierać. No raczej nie. Demokraci nawet jeżeli 50% by było przewagi, no to też nie będą go popierać, no bo w oczach partii lewaków to jest i szczególnie liberalnych mediów, no to całej budżetówki, no bo budżetówka, no to jest socjalistyczna, budżetówka żyje z podatków obywateli i oni chcą socjalizmu, oni chcą wysokich podatków, oni chcą dobrych posadek i im się dobrze żyje. Na uczelniach państwowych zarabiają po 200, 300, 400 tysięcy dolarów, w urzędach państwowych pracują 25-30 lat, idą na emeryturę, także budżetówka, no to ma ludzie na poczcie pracują 30 lat, zaczynają w wieku 25-30 lat i odchodzą na emeryturę w wieku 60 lat. Także budżetówka kompletnie jest za socjalizmem. No tyle tylko, że nie ma ludzi, którzy płacą pieniądze. No ale to jest taki kryzys konstytucyjny. To jest życiowy kryzys amerykańskiej polityki, no i Ameryki jako takiej. Teraz wygląda na to, że po tej wpadce w Afganistanie, teraz Chiny, tak jak już mówiłem parę razy, oni się przymierzają do inwazji na Tajwan.
po tym, jak nastąpi inwazja na Tajwan, no to wygląda na to, że będzie atak na Izrael, który również wspominałem, że tak będzie. No, lewacy, każdy normalny rozumie, że Trump, no to nie jest jakiś taki szalony, narcystyczny rewolucjonista zapatrzony w siebie. Trump po prostu reprezentuje to, co normalni ludzie myślą. On nie wyszedł z jakichś tam krzaków i nie zwołał bandy jakichś bandziorów. Po prostu ludzie popierają, widzą, że on jest normalny. Jest tak złośliwość losu taka, że te antydemokratyczne, lewackie działania wzbudzają nieprawdopodobnie niechęć i wściekłość. Wściekłość od republikanów, którzy po prostu nie wierzą, co się dzieje. Od Kennedy'ego demokraci to się kompletnie zmienili. Clinton zaczął rozpierniczać, Barack Obama zaczął rozpierniczać. To wszystko powoli degenerowało się. Ameryka się degenerowała, rozpadała. No w Ameryce sowiecka rzęsina została przewodniczącą zarządzającą bankami. Pakistanka muzułmanka jest w kongresie. Ona urodziła się muzułmanka, która urodziła się w Indiach, wychowywała się w Singapurze. Obywatelstwo dostała w Ameryce w 2007 roku. No i ona kręci całym kongresem amerykańskim. Tam 100 tych socjalistów w kongresie nie reprezentuje kompletnie, nawet nie reprezentuje nawet partii demokratów. Także komuniści po prostu owinęli sobie władzę, no i republikanie to widzą, demokraci zaczynają to widzieć, ale to, co się dzieje, no to jest po prostu nieprawdopodobne. No, cała klasa rządząca w kongresie również tego nie widzi. Trump to po prostu jest przebojowym człowiekiem, robił biznesy, robił interesy, także rozumie, co to jest. No, jest dużo tych never Trumpers, czyli ci, którzy nigdy nie chcą dopuścić do tego, żeby Trump to osiągnął i tłumaczą, że 2024 nie powinien nawet startować. No, ale ci sami ludzie, no to są te same gnidy, te same perfidne i wredne osoby, które pompowały od 2015 roku całe te oszukaństwo tych ruskich powiązań, cały John Durham przesłuchania czy śledztwo w sprawie Rosji, no to wszystko, współpracy, to wszystko było sfabrykowane. Te wszystkie idiotyczne plotki o tym, że są zdjęcia na Trumpa, kiedy jakieś prostytutki na niego tam sikały w moskiewskich hotelach, no to wszystko było sfabrykowane przez komunistów amerykańskich. No i to wszystko było robione, żeby zniszczyć Trumpa, żeby on nie doszedł do władzy. No i później jak doszedł do władzy, no to starali się zdestabilizować jego rząd przez 4 lata. 4 lata, no to było uporczywe prowadzenie tej kampanii. No i prowadzili kampanię w rządzie i poza rządem. Po prostu jedno wielkie bagno, te bagno. No i czy oni pilnują konstytucji? No na pewno nie. Pilnują jedynie, co to chcą, jednopartyjnego systemu komunistycznego. Kiedy te wielkie oszukaństwo ruskie się rozwaliło, pokazało, że tam nic nie ma, był kompletnie to się wszystko zatrzymało, no to wykorzystali to, że normalny biały policjant bandziora przytrzymał, bandziora, który siedział w więzieniu, bandziora, który przystawiał rewolwer ciężarnej kobiecie, bandziora, który handlował narkotykami.
W czasie jego aresztowania to był nachajcowany narkotykami wszelakimi. Dał fałszywe $20 Hindusowi w delikatesach. Hindus zadzwonił. Policja go złapała. On uciekł z radiowozu. Schował się. Przez 9 minut policjant prosił go, żeby się poddał. No i później on w szpitalu umarł. On nie umarł tam na tym chodniku. Ale to był jeden wielki bandyta. Teraz lewacy zrobili z niego świętego George'a i świętego bohatera, ale to był człowiek, najgorszy człowiek, jaki może być do naśladowania. No i wykorzystali to. Wykorzystali, spalali miasta amerykańskie, Portland, Oregon. W wielu miastach po prostu była jedna wielka komunistyczna rewolucja. Nikt nikogo nie zatrzymał, nikt nikogo nie skazał, nikt nikogo nie wsadził do więzienia. Po prostu komuniści pozwolili na terror, ogólny terror krajowy we wszystkich miastach amerykańskich. Kiedy te wycieki sfabrykowane informacje na temat Trumpa i szczególnie tych ruskich powiązań upadły, no to zrobili właśnie całą tą aferę z George'em Floydem. Później co się stało, no to zrobiła się ta pandemia, no i cała ta pandemia nas znowu spowodowała panikę, no i udowodniła, że destabilizacja jest możliwa nawet przez firmy technologiczne. Kompletnie zatrzymano przepływ informacji, cenzura nastąpiła stuprocentowa, wszystko to, co środki przekazu zatrzymywały. Hunter Biden, jeden wielki też hochsztapler, też wszystko było zatrzymywane. Także ustawiono po prostu wybory. Do tego wybory same w sobie można się zastanawiać, co tam było. No i pomimo tego wszystkiego Trump prawie że wygrał w 2020 roku. No i jeżeli tak się zastanowić, no to te trzy stany, które mu były potrzebne, to demokraci by zgodzili się na to? Nie. Totalna opozycja. Komuniści nigdy się nie zgadzają. To komuniści tylko się zgadzają wtedy, kiedy już po ich myśli. Dla nich demokracja jest tylko wtedy, kiedy komunizm wygrywa. Kiedy komunizm przegrywa, no to nie ma demokracji, jest nieustanny ruch oporu. No tego nie było. Tego w Ameryce nie było. Był szacunek dla demokracji, był szacunek dla uszanowania i czekania do nas następnych wyborów. Teraz komuniści to zmienili. No i wiemy, co to się dzieje. Szczególnie było to widać, no jeżeli Trump by wygrał, no to wiadomo, jakie byłyby wyniki. Większość miast, no to miała poobijane wszystkie wystawy w centrum miasta, wszystkie sklepy przyszykowywały się do szabrowania, do plądrowania, do niszczenia. No komuniści by to zrobili, jeżeli Trump by wybrał. Czyli terror po prostu komunistów. Mamy konstytucyjny kryzys, no nie ulega dwóch zmian, także demokraci są winni, demokraci niszczą Amerykę, no ale ta myszka Miki i cały ten komedia, no komedia pomyłek, może nie komedia pomyłek, cały ten, no wstyd i hańba dla Ameryki, ekonomicznie, politycznie, tyle tylko trzeba się zastanowić, kto to ustawia, kto jest za Joe Bidenem, kto to robi i w jakim celu, no i co Ameryka zrobi w 2024. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie dla normalnych. Przekaz dla socjalistów. Głosowaliście na Bidena?
Mam nadzieję, że nie będziecie głosować na komunistów już nigdy w życiu. Zdrowia dla normalnych.